Witam na targu w Opatowie. Dziękuję za komentarze, za subskrypcje, za lajki. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam do oglądania. To na razie początek. Tu jest ten właśnie od strony Sandomierza, jak się jedzie z góry do Opatowa, to właśnie ten lid. Tu jest jeden z parkingów, a drugi parking jeszcze jest niezapełniony. A tu jest targ. No tu jest targowisko miejskie. Kazały łapciarki. To są dwie parki tej samej rasy, tak? Tak, tylko jedna jest ciemniejsza, druga jest No proszę. Ile taka parka do wzięcia? 130, za te troje 200. Za te troje 200. Za te parę 130. Kazałek łapciaty miniaturowy. Piękny. One jajka mają białe, czy jakiś inny kolor? Normalne jajka. Dziękuję ślicznie. Te. To są widymy? A ten newek z krótkim dziubem? Ten kremek, przepraszam. 150 do wzięcia. Samczyk, samiczka? To jest dente angielski? Nie, ten pomorski. Ale pomorski, angielski? Włochy, aha. A te neweczki piękne? 300 zł. 300 zł. Same piękne okazy. A para rysi? Tak. 60. A czajki saksońskie? To jest para? To jest para parzysta? Tak. Piękne sztuki. A ta para kurek? 100 zł. 100 zł do wzięcia. A co to za rasa? Taka jaka jest, 100 zł, dziękuję bardzo. Ile te sokoły gdańskie para? Te białe 100 zł. Te białe 100 zł, a te takie jak w żółte pada? Ten młody 15. A, młody 15. Aha. A ten ciemny? Zamojski. To jest 3 zamojskie, tak? Te sokoły gdańskie w górze bardzo ładnie latają. Długo? Nie sprawdzał pan. Ale te piękne. A chce pan podać telefon do nich? Nie. Dziękuję ślicznie. Świnki morskie, ale teraz nie wiemy jaka cena, bo nie ma nikogo. Radzi pan ten. Dzień dobry. To jest właściciel. Ile te króliki? Nie świnki morskie, tylko króliki. Po 30. To są miniaturki, tak? Tak. Po 30 zł sztuka? Tak. Ale piękne, te bielutkie, takie różnobarwne. Zapraszamy do Opatowa pierwszą i trzecią niedzielę. Dziękuję bardzo. A dzień dobry, bo to jest podstawa. Po 80. Aha, stówkę srokacz. Biały też stówkę? Nie, biały 80 to samica. Aha. Biały 80, znowu srokacz. Ten młody 8 dych. 8 dych. Po 8 dych samiec. I te też po 8 dych, tak. Samica 70. Samica 70. Dojdę do wszystkich. Dzień dobry. A te? Przepraszam najmocniej, a te? Super, dziękuję. O! Te po 7. Te po 7. W porządku, nie ma wąchał, ten gości, nie ma sprawy, nie ma sprawy. Się na wąchał i podobno jak te perliczki są w domu, to szurów nie ma. A czy to jest prawda? Nieprawda. To jest nieprawda, tak? Zabawony. Dobrze, wierzymy wszystko, ale o, tutaj jest brachmy, tak? To jest para parzysta? Słucham? Ten kobiet co kurko para parzysta? Razem są? No czy są razem? Nie widziałem koguta, żeby kury odgonił. No on ma... Kogut ma harem przeważnie, ale, tak. Ale ile za taką parę? Nie, to jest kogut? Za parę 300. 300. To brachma, tak? Tak. A jajka brachmy po ile są? 5 zł. Po 5 zł. Urząd Skarbowy? Nie ma. To nie wiem.
Ale gołębiom... Tego co z laska, to po 5 zł tego gołębia. King nawet 5 zł? A cóż tutaj? Dodać 0 trzeba dodać 0. Nie, dwie dychy King. Dwie dychy? No. Dwie dychy. Pójdź za dwie dychy nie widzę. Dwie dychy, no to dwie... Tak mi się wydaje. Dobrze. Mówił, ale on to zależy, jak wstanie, którą nogą. Ale jak lewo wstał, to co? Będzie coś źle? Będzie wszystko dobrze. Dziękuję ślicznie. Jeszcze głos usłyszę. No, fajnie. Po 80. Te lepszo. Po 80, tak? Jak no co to za rastę? No Burgund, Wujotę. No widzisz. Salami. A widzisz. Chcę starego wróbla na plewy położyć. Nie, akurat... Co to za? Dziękuję bardzo. Nie bój się, bez łapy. Nie, no ja się nie boję, co się boję, co się mam bać? No to jak kobieta się ale... głaska, bo to samiczka akurat. Ale ktoś ją dotykał niewłaściwie, bo już... No i co to za rasa? No, mistrzu... Mieszana. No. Wielki jastrzębrzysty i? Burgund. I Burgund. Aha. Czyli ten z tym. Ten z tym, ten z tym. Taki by... A, ale ten jest piękny, ten jest... Talander. Barwał coś pięknego. Do ciebie kup mnie. No a i wszystko w tym macie. Dobrze, dziękuję bardzo. To ten śląski garłacz to co? Samiec, samica? Czeski. Czeska samica. Czeska. Ile do wzięcia? 70 zł. A ten fajfarek? 15. A kurczętka takie małe? No to chiny po 25 zł. Zapraszamy do Opatowa, dziękuję ślicznie. Niemiecka rasa, hodowana w Niemczech od 400 lat. Ale piękne upierzenie. No tutaj kurczaczki też mam od tych. Ile za taką parkę trzeba? Za parę 200 zł. Przypomni pan nazwę? Proszę? Przypomni pan nazwę jeszcze? Totleder Westfalski. Totleder Westfalski. Kura no. Pochodzi z Niemiec. No piękne, naprawdę piękne. Tu... Większość ludzi mówi po Opatowie, to nagra coś pięknego. No to faktycznie. No tutaj kurczaczki, jak pan chce. Tak, tak. To silka, nie? Kokinkarzełek. Kokinkarzełek. Podobne do silki. Jajko? Po 3 zł to te kury, co pan widzi tam. O, te jajka po 3 zł. Tej... Kotledera. Kotledera westfalskiego. A ta para? Kokin. Bantamka. Bantamka czarna. Ile taka para? 200 zł. 200 zł do wzięcia. Tu jajka. To a tu żeśmy nie powiedzieli... Też 200 zł. Też 200 zł. 200 zł. Dobrze, a jeszcze tu i przejdziemy. Kurczaczki od sztuki? Sztuka 20 zł. To te mniejsze, a te większe? A te ceramy, para 200 zł. Te? Ceramki, tak. A one są gołoszyjki, czy jak i to? Para jest gołoszyjek i dwie pary są... Taki standard. Piękny. Piękny. To ma pan u siebie armię tego? No jest. Ale. Jest trochę. A to widzę, że Lubelszczyzna. Lublin. Tak. Lublin, sam Lublin. Pod Lublina mieszkam, tak. No fajnie. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. 25 zł w zależności od rasy. A czubatki na przykład? 25. 25. A następnie te... To jest Feniks. 80 zł Feniksy. A te tu na wprost? 120 par. 120 par. A młode? To nie są młode, to są bojowiec koszano, młody. Bojowiec. Groźna nazwa. One zachowują się grzecznie w domu? Sympatycznie. Bardzo sympatycznie. O, ale tu są piękne. Przepraszam, a te kurczątka? Ale to są... Silka, kokin miniaturowy i brachma miniaturowa. Tak przypuszczalnie od... 25 zł. 25 zł. Zapraszamy do Opatowa pierwszą i trzecią niedzielę. Dziękuję bardzo. To są młotki, nie? No, widzę. A te czerwone pstre, te mi się podobają. No, orlik wysokolotny. A młode ile cenisz? Te z...
z tych orlików. Z tych orlików? Tak. No chociaż po 50 zł para. 50 zł para. Piękne. A te białe, czerwone, no kurde. To jest samiczka. To jest samiczka. Pojedynczy gram. No właśnie o to. To jest, tak się musi prezentować te ogony. Tak. Jeden, pojedyncze ramy, tak, tak jak pan powiedział. Jedną ramą też. Jedną, tak, tak, pięknie. Ale to, to biało... Jak? A ty bierzesz same młode, pokazujesz, tak? Nie, tak. I, te, i to też w pojedynczych ramkach. Z jedną ramą, z jedną ramą. Oba są z jedną ramą. Mhm. Nie, piękne oba, z jednej piękne, pary. Piękne, piękne. Teraz są... Ale te czerwone pstre, nie wiem czemu, ale mi się bardzo podobają te czerwone pstre. Te boki? Zobacz. A ten jest to, szpaczek tak nie, zwany? To jest lotny gołąb tak samo. Uh-huh. Tylko z innej pary. Z innej pary, on... Nie chcę tam szarpać. No, no dobrze, dobrze. A ten jest... Aha, niebieski. No niebieski, on nie obraz. Pięknie. To nie ma różnicy. 50 zł taka para. Tak, chociaż, czy to niebieski? Chociaż 50. A tu mam młodą taką. A tu jest młoda samica, nie? Tak. Ona się spiża, kurwa. Ja bym nie powinien mi brać już nic, ale... Tylko, że ona też się rozkłada, ale w tej chwili... Nie rozkłada się. Nie, nie rozkłada się, bo no, bierze ogon. Bierze ogon i tak, i o to chodzi. A te lotne zobacz. O, te są piękne. Te mi się podobają. Ale ty weźmiesz do ręki to... Kurwa, ten się nie rozkłada. Nie, ale... Ale zobacz, muszę się. No nie, no jest ten sam. Jest... Tak, tak. Biorę te dwie. To jest samica. O, co? Ten nie się... są w parze. Nie są w parze, ale to by czerwone pstre. Ale łączysz czerwonego pstrego z czarnym pstrym? Co? Czarny? Czy czerwone z czerwonymi muszą być i tego? No raczej tak. Raczej tak. Czarne z czarnymi są. Mhm. Ale to nie jest tak. No i tyle. Fajnie. No to jeszcze samczyk jest jeden. O. Ten od razu ma rozkład. Tak. To są silki? Coś pięknego. Nie, to. Wszystkie są ładne. Gdzie. No teraz to już można się bawić w domu. Słuchaj, no wiesz, jestem na terencie, nie? No, muszę ci się zająć. No pewnie, trzeba, trzeba. Na handle kurwa nigdy jakiejś nie będę jedził tam. Zgadza się. A te krymeczki? To jest parka, którym tu będzie. I parek kane. Bebeczku. Para w bebeczku. I te. Budapeszty. Budapeszty. To ile ta para Budapesztów? Tak do wzięcia? No, 40 zł. A krymeczków? Krymeczków to jest dobry. Na licach minimum 60 zł. Minimum 60. A nebeczków? Bo to połowkę. A 70. 70. To są najładniejsze. Tak, tak. A te gołąbki? To są Czesia, nie wiem, nie wiem. Aha, nie ma Czesia, nie powiemy. Nie. Dobra, dziękuję bardzo. 270. Cena jest 270 do wzięcia. Dzień dobry, a te kurczątka? Ile od sztuki? 30 zł. 25. Z jakiej rasy te kurczątka? Wajendota. Wajendota. To ja przeproszę, tak tylko... Pokazowo dziękuję. Wajendota, brahma jest używana. A tu, tu jest. Kurka tam jest. A te malutkie, te malutkie, te tu? T25 używana. T20. T20. Tutaj jest brahma z małymi kurczątkami, kwoka. Mhm. Ona teraz przykryła, ja to nie będziemy widzieć, ale to nie, zobaczymy. Już wychodzę. Aha, już wychodzą, już. O, piękne. Za taką... 300 cały komplet. Z małymi? Tak, tak. 300 trzeba wydać w Opatowie za taki komplecik, ale piękny. A tu mamy? Wajendota. O, coś niebiesko uskowana i srebrna. 100 zł sztuka. 100 zł sztuka, a dalej? Też 100 zł. Też 100 zł sztuka z tej Wajendoty. Dziękuję ślicznie. Udanej sprzedaży życzę. Pakiety gry.
To ile za taką dętą samiczkę? Taką samiczkę 20 zł się ceni. 20 zł, a te są, są staropolskie? Staropolskie, tak. A to jest ładne, pstre. No. To są młodziaczki z tego roku? Młodziaczki, to są młodziaczki. 30 zł sztuka się ceni. 30 zł sztuka, takie niebieskie pstre. Są tak? Obrączkowane, tak, widać obrączki żółte. Tego roku obrączki. Super, dziękuję bardzo, zapraszamy do Opatowa. Ja, to są tu kolegi. Dzień dobry, takie staropolskie, same młodziki widzę. Młodki. Ale i różnobarwne, i czerwone, i płowe, i pstre, niebieskie pstre, ciemne. No trzeba mieć wszelaki. Ile za sztukę, ile od sztuki, czy zależy od do, ale taki przedział cenowy. Od dychy do trzech dych. Od dychy do trzech dych, wiadomo, że im ładniejszy kolor, to chyba droższy. Ale tu są... Ale tu mamy piękne też okazje. No rzeszowskie są właśnie. Ten panel tego czerwonego. No tego czerwonego pokażemy tylko. A to jest to co zostało, to też samczyk czerwony, ten to widzimy tu. Tak, to samczyk. Te są piękne. Naprawdę piękne. To nie tylko, że jest jeden, to są wszystkie toczka w toczkę. No to trzeba właśnie lata, żeby... Żeby dochować się, tak. A następca jest, przepraszam, następca jest? Nie, młody się denerwuje. No, o to chodzi. Są jeszcze bardziej, jeszcze ściągiem. Jeszcze ściąg mały lepszy. A przepraszam bardzo, a przedział cenowy na te... Dorosłe? Za tego mówiłem. A to weź go pan tu tak można troszkę nad tym. O. Ile za tego czerwonego właśnie co mam to? 7 dych. 70 zł. Dziękuję ślicznie. No, dziękuję. To ile para takich dzień dobry? Taka. Górnośląskie, tak? A te są piękne. To też niebieskich para. Ale tak do wzięcia będzie jakiś rabat? Nie. Nie będzie. To jest za całą parę 200 zł. To nie ma tu dyskusji. Gołębie są piękne, ale może być. Nie chce pan telefon podać? Nie. Nie chce pan. Dobrze. A jest pan tu co pierwszej i trzeciej niedzielę tu w Opatowie? Prawie tak. Super, dziękuję bardzo. Dzień dobry, te króliki. To jest tak, jakby ze srokaczy coś? Tak, to jest album srokacz niebieski. Album srokacz niebieski. Tak, tam jest zwykły czarny i ma tam trójbarwny. A te dorosłe w jakiej cenie? 130 i 200 zł. 200 zł, ten po lewej, ten 130, a te takie fajne kolorki? Po 5 dych, to są młode trupy. Po 5 dych, a te tu z prawej? 25 zł. Dziękuję ślicznie. Wielki choruje, puści go, zrobiliśmy zdjęcie, w telewizji go puścić. No bo strasznie wyrosła z tego, Polska Montowa. Dobrze, a teraz taki belg, strasznie drogi? No, półtorej stówki. Półtorej stówki. Ale belg 8 kilo. 8 kilo, wszystko w temacie. Nie, no można. Nie bój się, weź go pan. Puść go pan w telewizję, kurwa. A co to? Puść go pan. Jaki nie widzę świat, konopka zbierzowa. Puść go pan w telewizję, kurwa. No można, to można kogoś pozdrowić, nie ma sprawy. A chce pan żonę pozdrowić? Pewnie, no. A ten kolega jest. Pan Józef, segreduje jakoś on jest, może coś zamawić. Nie ma go? Dzień dobry, te kaczuszki, ile od sztuki pan ceni? Sztuka 50 zł. 50 zł. 50 zł, dwutygodniowe gęsi odmiany. Landersy i druga odmiana pomorskie. Landersy to te z prawej tam są. Tak, a te kurki? Te kurki to są
to są amarolki kulki. Amarolki, piękne kulki. Amarolki, tak? Tak, jesienne kulki, półroczne kulki. Zdjęcie mu zrobić, panie, puścić w telewizję go, kurwa. Półroczne kulki, piękne kulki. Gniosło jajka i mogą być i na i mięsne. Hodowca z prawdziwego zdarzenia. To jest hodowca, żeby się te kulki ruszyły. Ja z Połańca pana kojarzę. Ze Starej Giełdy jeszcze jest. No, ja pana z Połańca kojarzę też. Pan jest zawsze miły, no to jest najważniejsze. I to te landersy. A ta czarna to jest też z tych landersów. Czarna to jest kaczorek. Kaczorek ten czarny jest. Kaczorek dworek się nazywa. Dworek? Dworek. Dworek, kaczorek jest dworek. O. To tu dorosłe landersy za parę ile trzeba? Za parę trzeba dać takich dobrych, dużych, rocznych po 200 zł, 400 za parę. 400 za parę. A te półroczne 300 za parę. A kaczorek ten? A kaczorek to 70 zł za sztukę. 70 zł? Roczny kaczorek, tak. No. Dziękuję ślicznie. Kulki po 50 zł za sztukę, o. Tak, dziękuję ślicznie, udanej sprzedaży życzę. Tak. Wiem, że z Lublina jest ten pan, ale piękny. Ale nie będziemy wiedzieli, co to za rasa i ile cenowo. Ale coś jakby feniksy, ale nie wiem, bo to feniksy są insze. Tak, pokażemy tylko, żeby nie było, że kogoś omijamy, to pan z Lublina, także proszę zobaczyć, jakie piękne, młode wszystko. $150 para, to są koki miniaturowe, 150 zł, ale ma pan jeszcze kariery piękne. Jest para parzysta? Tak. Ile taka para? A to są staropolskie? Rzeszowskie, młode. Rzeszowskie i staropolskie. Aha, tu są. Te żółte są rzeszowskie. A tutaj staropolskie. To ile od sztuki przedział cenowy? Po 3 dyszki. A rzeszowskie, te żółte? 50 zł. 50 zł. A dorosłe? Po 50. Pawiki 160. Para. A to jest co to? Denty jakieś, szuboty? Dziękuję bardzo. Kami to nie tak bardzo. O, te białe mnie interesują. Jak one się... Gręszyle, tak? Wszystko gręszyle, tak. Gręszyle. Kolorowe jajko. O, zaraz. To są te młode. One są już ilotygodniowe? Nie powiem. Aha. Prawie, nie powiem, tak. To są ich jajka? Nie. Nie ich jajka? Kacze. Kaczka piśmowa. Kaczka piśmowa. To ile jajko takiej kaczki? Złotych. A te ile od sztuki? Te gęsiny? Ile? 35 zł. Tak, bo użyli kiedyś takie mięsne, nie? Tak, to jest duży bojlerowski kurek. Dobra. A taką? Wiele taka sztuka? 12 zł. Już dużo nie zostało. Jak ona się nazywa? Gęsiny. No piękne. Mięsne kurki. A ten bojler zagrodowy. Ile takie kurczątko? 12 zł. No to się nie da tak akurat pokazać, ale te gołe szyjki. Ale one faktycznie całe życie mają te gołe szyi? Tak. To już tam pioru nie ma. To już jest taka natura. Taka natura. Ozdoba. Dużo ładna. To jeszcze o te nieobrośnięte szyje, co mają, to jak się nazywają? Jeszcze raz. Gołoszyjka. Ile od sztuki? 12 zł. Dziękuję bardzo. A ten królik został? Samiczka. Samiczka. Ile? 150 zł do wzięcia. Dziękuję ślicznie. Nie? W Bodzedynie nie dało się ciebie złapać, byłeś nieuchwytny. A nie, no to mnie nie było, bo wtedy chyba przechodziłem, o ile tego. Tak. No, żeś. A tak pokażemy, jakie gołąbki masz. Ten czerwony. O, czerwone masz dwa ładne. Jeden. Gargonos, drugi jest. Drugi z tych podstawowych. Ile ten gargonos, ten czerwony? Gargonos 2,5 dyszki. Tamten dwie. Tamten dwie. A tu masz tygrysy. Po 3 dychy. Po 3 dychy. Samica i samczyk to jest 3 dychy. A po czwobę? A po 2 dychy za sztukę. Czy pan, jak będzie właściciel, to
A tu mamy jakiego? Też pocztowe. No dwa pocztowe, jeden jest z bordowych, czy jak to powiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry, te przepiórki 15 zł sztuka, tak? Tak. O, super. Pawiki 20 zł sztuka. To wszystko po 20. Wszystko po 20. Białogłówka, jakaś fajferka. Fajferka, tak. Tu jakiś pers, czy to co? A cholera, nie wiem. No, ja ale te są fajne, te dwa. To są modeny. Modeny, para to 40 zł tak. Para, tak? Tak. Dobrze, tu mamy tygrysy, różne. Podysze, jak leci. Tak jest. To i tak promocja w Opatowie. Dziękuję bardzo. Ale tego pana nie... 70 zł ten okaz. 70 zł ten okaz. Dziękuję bardzo. Wtał. Kogucik, seramka, młody kogucik. Piękny kogucik. 5 dyszek. 5 dyszek do wzięcia. Tak jest. Ale ma pan te jeszcze. Para brodawczaków niebieskich. O, te brodawczaki piękne. Młode gołąbki. Z zeszłego roku, tak? Tak, tak. Ile za taką parę? 5 stówek taka para. 5 stówek, ale piękne. Tu jest para brodawczaków czerwony. Czerwone też okazy. Też 5 stówek samczyk, młody samiczka z 21. Super. A te dęte pomorskie? Gorłacze, młody czerwony samczyk, 100 zł. Para czarnych, 4 stówki. Tam młody biały, no to tam z 8 dyszek. A chce pan podać telefon do tych? Nie, to tak. To raczej mnie znają. Dobrze, nie ma sprawy. Także. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, ten na pierwszym planie. To jest mieszanka z Belga. Tak. 5 dyszek, samczyk. Tak. Samiczka. Też z mieszanki po 50. Ale fajne te łóżki mają takie, taki niuszek, taki kolorowy. Tutaj mamy samczyka Burgunda. Burgund? Burgund. Burgund. Tak, za stówkę. Za stówkę, no. Tu już pusto. To już poszło? Tak. A tam mamy srokacza? Srokacza, tak. Też samczyk, stóweczka. Tam maluchy po tamtej samicy. Tak. Też Belga. A maluchy po ile? Te są starsze, to po 3 dyszki i tam są po 20. O, te po 20. Ciekawe życie. Ale fajne, czarne, takie rude jakby wpada, nie? Lekko, nie? Tak, no. No, a ten, za samiczka? To jest samiczka właśnie, też po Belgu. Też po Belgu. Tak, no, 90. Dziękuję ślicznie. To jest piękne. Kaczuszki, ale nie powiemy się, jaka cena. Dzień dobry, to pańskie? Tak. O, właśnie, a te kaczuszki, parka, no. Taka do wzięcia, to ile? 150 para. Dobra, no na razie. 150 para. Zapraszamy do Opatowa. Dzień dobry, takie kurczątka? Po 30 zł. Po 30 zł. Fajne. To z jakiej rasy to są? No to jest zielonuszka i trochę mieszanka bardziej. Mhm, zielonuszka i troszkę mieszanki. Dziękuję ślicznie. A to Landersów jajka. To ile od sztuki? Takie 13 zł. 13 zł. Dziękuję bardzo. Co to za ptico? Indyki. To ile? 25. Staropolskie dwa samczyki, tak? Tak. I nie, więcej, trzy. Cztery samczyki. Te szpaki to do pana? To? Tak. Nie, szpaki. To? Ryka? Perlik, tak. To jest para? To nie, samce. Samce oba? Nie zrozumiałem pana. Ile taki szpaczek? Trzy dychy. Przedykę. A niebieski pstryk na przykład? Też. A pawik pojedynczy? Pawik kupiony jest. A, kupiony. A to są indyczki młode, tak? Indyczka młode po 25. 25 zł sztuka. Jeszcze raz przejdziemy do tej perliczki, bo czy to prawda jest, że perliczki odstraszają szczury? Odstraszają szczury perliczki, prawda? Czy fałsz? Taka jest, ale tak nie do końca bym powiedział, że to jest prawda. Dziękuję ślicznie. Dzień dobry, teraz się pilnuje królików. Ile te młode? 60 zł. 60 zł sztuka.
I ta sama cena tu, ta? Sama cena. O której jest spodziewany przylot gołąbków? Między 10 a 11. A już wypuszczone SMS-a dostałeś? Tak. O której wypuszczone? 10.40. To jest jaki o... 350 km. To jest... Ty lecisz, ziemia sandomierska, tak? Dobra, dziękuję bardzo. Ale pan też jest co jak ma. Tak, to jest przyjedziesz kurczę tam, gdzie mnie pan przyjdzie później, też będę kurczę na wydarzał. No to akurat zobaczymy jak z czasem. Te króliki od sztuki? To są samiczki po 70 zł. 70 zł. Tak jest. A te? Nie. Tylko mało. Zaraz będziemy wiedzieć jakie ceny, tylko... Te kurki to same to po 120 zł. Kogut stuleczki. No są roczne czy? Roczne. Kogut tu tak jest? To samica ten bażant? I mandarynki. Ile taka para mandarynek? 340-380 do wzięcia. 380. A jak ktoś będzie cierpliwy, to może jeszcze dychę ulgi. No. To by też za 400. Oczywiście. Ten bażancik? Ten... 150. A pan chce podać telefon do tego? Do tych kurek? No to, ale ty jeszcze by tylko te cenowo tak pokazał do końca i telefon na koniec. Cały ten komplet, dwie kurki, kogut, trzy stóweczki. A rasa? Wajendota. Wajendota, srebrno uskowane i wielbłądzie. Tu? Tu są same takie jersey, giganty takie, no. Mm-hmm. To są kogutki. Też ten wajendoty? To są wajendoty, a to są kochiny miniaturki, to są dwa. O to chodzi. Pan ma i kurczęta, ale kurczą teraz nie widzimy. Zaraz będą. Tak, będą. Bo poprosiłbym telefon do tych kurek. 607. Tak. 384. Tak. 598. 598. Dziękuję ślicznie. Także, a kurczęta zaraz będą w udzięciu, bo przyjdzie, bo to były małe, to samo. No to właśnie. To sam pan tutaj tam jego robił tam. Tak, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo. Idę. A po jedno? Jednego to... Ja po cię opolam, ale to najwyżej... Weź pan tego, weź, bo i tak idę na CPN po papierosy i tak, do pole panu, ja i tak idę na CPN. Po drugiej stronie musi przejść. To ja wiem, że... Idziesz, to sobie kurwa, będziemy gadać do Osamcu. Ja i tak muszę iść na CPN, i tak muszę iść na CPN. Ile taka para tych brodawczaków? 400 zł do wzięcia. A kariery? Po 80 zł. Po 80 zł. To jest para tych karierów, czy? Tak. Brodawczaki 400, para. Chyba samice są. 160 karier. No, wyglądają na samice. Dziękuję ślicznie. To pan. Chyba był w połańcu kiedyś. Tak, po łańcu tak, po łańcu tak. A tu masz. O te czubatki na przykład, ta para tych czubatek. Czubatki, parka 150. 150. Tu są feniksy. Tak. Parka 150. Amroksy, 300 i dwie kuryjko. Za 300. Włoszki, 300 i dwie kuryjko. Włoszki, 300. Maransy, dwie kuryjko, 300. Dzięki bardzo. A tu? Tu są kochiny olbrzymie, kura czarna, kogut biały, 300 za parę. Brachmy ta sama cena, 300 za parę. Araukany, sztuka, stówka. Dwie kurki są. I na końcu? Para wajendotów, 250.
A ta kaczuszka z młodymi? Za nią i za młodą? Za nią i za 15 małych 300. A ta pojedyncza? Kura, bojowiec indyjski, 150. Agresywny bojowiec jest, czy taki spokojny go? Jak go pan przyzwyczai od małego, to będzie agresywny. Tak? No. A jak go z kurczętami innymi, to jest spokojny. Karzełek łapczaty, 150 kwarta. Fenik, skorzut, 80. To są starsze kaczki francuskie, po dwie dyszki. A mniejsze? A tu są staropolskie kaczuszki, ta sama cena. To są Sumatry, dwie kurki i obok nich kogut. 400 kąpiel. Dziękuję ślicznie. Dęty Pomorski, stówę. Staropolskie. Po trzy dychy. Barany francuskie, młode. Po ile? Po 20 zł. Dziękuję. Lubię pana do głosu. Ale co to jest za rasa taka? Co to za rasa? Czubatka, nie? Tak, czubatka. To są jej dzieci? Tak. No proszę, troszkę tam widać. Troszkę widać, ale tak. To za całość ile? 160. 160 zł. Dziękuję ślicznie. Wiedeński. Dzień dobry, taki tarczowy wiedeński. Ile? Do wzięcia? 30 zł. A pawiki fajne, bo mają czarne ogony? Po 40 zł. Po 40 zł. Ale dalej mamy kogutki, nie? Tu dwa koguty. Łajendotki srebrnej. Jak cenowo taki kogut? Po 90. A to są kurki, łajendoty? To są kurki. One są tańsze? Jakby 110. Ale tu ma pan taką barwę, naprawdę. A to pan, ja z panem się dzień dobry. Dzień tak, dobry. Tak, tak, tak. Tu są Lakenfeldy i Marans. Aha, Lakenfeldy. To które są to Lakenfeldy? Te biało-czarne, tak? Tak. Ile za taką parę Lakenfeldów do wzięcia? Za ten komplet 300 co? 300. Piękne, jeśli chodzi o barwę, to super. Jajka ich są też? Są jajka. To ile? 4 zł. 4 złote takie jajko. I pan jest w pierwszą i trzecią niedzielę tu w Opatowie? Tak, jak mam kury i mam towar, to jestem w pierwszą i trzecią. Dobrze, a teraz dalej? To są Morpingtony żółte. Taka para? To są kurki, po 110 zł. Po 110 zł. To są karzele, to jest karzelek na kwiaty porcelanowe. 140 zł par. 140 zł par. Dziękuję ślicznie. Z tego to nie ma. Jaszczą to najlepszego bierze. No, ostatnio się wypowiadały tam leśniki, mówi, że najsłabsze gołębie bierze. Tak, najsłabsze. Nie, najsłabsze. Kurwa najlepsze. Jak zaleci z nienacka, to nie ma wyjścia. Coż gołąb. Ile taka parka? Bo to są młode i dorosłe, tak? Tak. Ile taka parka? 6 dyszek. Jak to się fachowo nazywa, mówi na nie? Aj, fajfry, wywrotki. Wywrotki, fajferki, no wywrotki, wszystko jest. 60 zł, a dorosłe droższe? Tak samo. Tak samo. Fajne, ładne, piękne. A króliki też wasze? Tak, też moje króliki. To jakby po srokaczu, nie? Srokacze. Same srokacze? Tak, tak, tak. To za takiego małego królika ile trzeba zapłacić, żeby... 2,5 dyszki. 2,5 dyszki do wzięcia. Tak. Dziękuję ślicznie. Raz. Termuckie 40 zł sztuka.
Termuckie 4 zł, 40 zł sztuka. Dziękuję bardzo. Duży ten kogut? No jak widać. Olbrzymi, to kurde, on rządzi chyba na podwórku, czy tylko oczywiście. Tak? Oczywiście. Co to za rasa jest? Kokil olbrzymi. Kokil olbrzymi. To taki dość, że olbrzymi, to cenowo jak to wygląda? 80 zł. 80 zł do wzięcia. A kaczorek, o widzę, że już jest agresywny, już widzi, że obcy, już bym je dziabnął. Ile taki kaczorek? 60 do wzięcia. Dziękuję bardzo. Już się nie ma. Dzień dobry, takie króliki, miniaturki. 30 zł sztuka. 30 zł sztuka. Zapraszamy do Opatowa. 30 zł sztuka, takie króliki, miniaturki. Dziękuję bardzo. Tak, tylko proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Czy one odstraszają szczury? Nie. 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 Ale tak, ile taka para mniej więcej? Rozumiem, że sprzedamy. 130 zł. 130 zł do wzięcia. Dziękuję bardzo. Ta parka tych papuszek? 180 zł. Do wzięcia. A te czubatki? 250. Za parę? Za komplet. Za komplet, za 3 sztuki, 250. No, piękny. A ten kogutek? 50 zł do wzięcia. Dziękuję bardzo. To co to za rasa? Amro. Amro? To są... Przewaga jest kurek, tak? Same kurek. Jeden kogut. To ile za takiego koguta Amro? Pojedynczego do wzięcia? 40. A kurki? 40. O, to taniocha. Zapraszamy tylko do Opatowa w pierwszą i trzecią niedzielę. Do usłyszenia. Zapraszam na następną część.